Pikowa kawiarenka. We wtorek po 21:00. Zaprasza Ewa Dąbska. Dzień dobry. Dokładnie 10 minut po 21:00 jest. A ja witam moich wspaniałych gości i przede wszystkim składam i im, i wszystkim ludziom teatru dziś najserdeczniejsze życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Dziękujemy. Ściskam Dziękuję. Was serdecznie. Dziękuję. Arleta Szatkowska, witam serdecznie. Dobry wieczór. Arlet Teatr i Niebo Piekło. Karolina Kasprzak, Ale Lale i Bydgoski Teatr Lalek Buratino. Panowie, pan Mieczysław Giedroycz, dobry wieczór. Dobry wieczór. Teatr Małych Form i Teatr Stop Koszalin. Witamy serdecznie. Nasz znamienity mim, aktor, klaun, co kto chce. Po prostu pan Mieczysław, człowiek orkiestra. Andrzej Stróż, twórca teatru i aktor teatru Niebo Piekło. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Który przez wiele, wiele lat organizował przeglądy teatrów alternatywnych, prezentacje teatralne i tak dalej, i tak dalej. I inne sytuacje. I inne sytuacje, tak jest. Zadam pierwsze, dość oczywiste pytanie, ale może będą nieoczywiste odpowiedzi. Kiedyś była taka tabliczka przed Teatrem Polskim w Bydgoszczy, nie wiem, czy jeszcze jest. Też robiłam z koleżanką Bogusią Wrysiłą audycję publicystyczną na ten temat. Po co komu teatr? A po co wam teatr? Pan Mieczysław Giedroycz. Właśnie, pan Mieczysław raczej mało mówi grając. To teraz pana dzisiaj tutaj wyeksploatujemy. Mam nadzieję, że w umiarkowany sposób. Będziemy się starać. Tyle kobiet, więc nie obiecuję. Wie pan, kobiety są męczące. Ja przytoczę może fragment z literatury Franza Kafki. W opowiadaniu Głodomór mówi, że zapytano go, dlaczego głoduje. On powiedział, głoduje nie dlatego, żeby mnie podziwiano, ale dlatego, że nie znalazłem potrawy, która by mi zasmakowała. Ja też nie znalazłem potrawy, która by mi bardziej zasmakowała niż teatr i dlatego... Dlatego pan głoduje. Dlatego głoduje. Piękna metafora. Bardzo to nam dobrze teraz zabrzmiało, no bo tak niestety trochę jest. To jest porządku. Chodzi ci potem o tą interpretację. Jakby, tak, o to, czy jest jakaś granica. Motywacja, tak, że robimy... Pan Mieczysław chciał powiedzieć, czy jest jakaś granica to w ogóle znaczy, w tym pocięciu wszystkiego? Ja chciałem powiedzieć o czymś takim, że teatr bez deformacji rzeczywistości, bez kreacji, czyli jakby stwarzania nowych światów, jest martwy. I trzeba szukać jakby takich przestrzeni, które pomimo, że będą nowe, będą bliskie też człowiekowi. I jakby ciągle na nowo trzeba te światy budować. I temu człowiekowi w tym momencie. Tak, w tym momencie. Historii. Nie na zapas. Nie historyczny. Historyczny, tak. A w tym momencie. To też jest bardzo ważne, co pan mówi, że właśnie to takie poukładanie, absolutna zgodność z tym, co jest napisane, niemożliwość inscenizowania czegoś, dodania czegoś nowego, bo to jest temat też świętości tekstu, tak? Kiedyś był tylko dramaturg i dramaturgiem nazywano tego, który pisze dramat, tudzież dramatopisarzem. Dzisiaj już ten, który stworzył dramat na scenę, napisał go specjalnie, nie jest dramaturgiem, tylko jest dramatopisarzem, bo dramaturg w teatrze jest dzisiaj jakimś zupełnie innym. Prawie każdy reżyser ma dramaturga, prawda? I prawie w każdym teatrze jest dramaturg. Ja może... Bardzo proszę. Przytoczę fragment... z traktatu o aniołach. Ojej, cytat będzie. On napisał w jednym zdaniu tak. Jest to taki pisarz nieżyjący już ludowy Zbrus. Napisał tak. Od artysty zależy jego widzenie. I to chyba jest odpowiedź jakby na wolność. Wolność artysty, wolność jakby komunikowania się z widzem, wolność kreowania właśnie swojego widzenia świata, świata i światów, z którymi chce rozmawiać z publicznością. Od artysty zależy jego widzenie. W moim przypadku jest
tak, że czasami mój projekt, znaczy towarzyszy mi myślenie o przedsięwzięciu kilkanaście lat. Mhm. Gdzieś intuicyjnie coś powstaje i borykam się z tym, szukam środków, również materialnych i próbuję realizować. I to zawsze trwa. Czasami się boję, że właśnie się nie dokończę, ale są rzeczy, które kończę i jestem szczęśliwy, że dochodzi do tej premiery, do tego święta. Święta takiego, które... No, urodzony został spektakl, po tak, prostu. Tak, no, że moment narodzenia jest niesamowity. Tak, tak, my się czujemy, jak byśmy... Właśnie, tak, dziecko, tak, dokładnie. To tak między taki, tak, jest tak, urodzony tak, przynajmniej spektakl. Ja tak to odczuwam. A potem się go wychowuje, to dziecko. Poprawia, naprawia. Bardzo często, prawda, się mówi, spektakl żyje, spektakl się zmienia. Znaczy, kantor mówi, tak, że umiera w dniu premiery, więc nie wiem, jak to jest tak naprawdę. Ja z całym szacunkiem dla wielkiego kantora nie zgadzam, bo no, się ja się zgadzam, ale, ale może z innych względów. Dla mnie bolesne jest to, że przepraszam, że powiem dwa słowa o teatrze instytucjonalnym, ale że powstają spektakle czasami dużym wysiłkiem i one później umierają. Tak. Chociaż są dobre spektakle. Powstają, wiele dobrych spektakli powstaje, ale one umierają ze względu na rotację aktorów, czy... I to jest... No tak, no to jest to, co pan mówi, no to jest dosyć taka naturalna kolej rzeczy, niestety, że tak się dzieje. Proszę państwa, tej miłości wam życzę. Miłości między wami, miłości publiczności, bo dla nich jesteśmy i my, i wy. Tak więc tego sobie życzmy w tym Dniu Teatru. Znaczy bez nich nas nie ma. Bez nich nas nie ma, nas też nie. To, a teraz wszyscy wspólnie pójdziemy na papierosa. To ja nie wiem. Broń Boże. Emilia Piech, dziękuję bardzo. Dziękuję. Karolina Kasprzak, Arleta Szatkowska, dziękuję. Mieczysław Giedroycz, Andrzej Stróż. Ewa Damsko, kłaniam się państwu, do usłyszenia.